Były garnki, patelnie, ekspresy do kawy, roboty kuchenne, maszynki do mięsa, a nawet radełka do krojenia pizzy. Słowem, Fundusz Sprawiedliwości finansował artykuły gospodarstwa domowego, czym politycy partii Ziobry chwalili się w mediach. A przypomnijmy, że głównym celem funduszu jest pomoc ofiarom i zapobieganie przestępczości. To ma dużo wspólnego z rozumieniem polityki jako wymiany. My wam damy garnki, wy nam dacie głosy. Tymczasem kupowane były nawet ławy i stoliki piknikowe, jak tu w Kraszewicach. Dzięki pozyskanym środkom zakupimy solidne stoły i ławy piknikowe drewniane z metalowym stelażem. Ja wcale nie neguję, że te stoły będą służyć czemuś dobremu. Tam mogą się dziać bardzo super fajne imprezy. Tylko dlaczego akurat z Funduszu Sprawiedliwości? Były pogadanki, prelekcje o nadużyciach, o przestępstwach, o zagrożeniach. W tym kontekście był przedstawiany powód zakupu tych stołów i ławek. I to się odbywało na tych ławkach, znaczy przy tych stołach? Przy tych, tak. Pytanie, dlaczego akurat z Funduszu Sprawiedliwości, a nie z Funduszu Stołów i Ław Piknikowych. Politycy Solidarnej Polski hojnie dotowali też z Funduszu Sprawiedliwości ochotnicze straże pożarne. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, strażacy dostali wsparcie przyszło 200-milionowe i to rzeczywiście działa. I osobiście przekazywali sprzęt dla strażaków. Wielokrotnie pomagałem OSP uzyskać sprzęt, napisać wniosek. Przyznaję wprost, Dariusz Matecki to polityk partii Zbigniewa Ziobry. Sprzęt kto przekazywał? Wójtowie. A bywali tam politycy Solidarnej Polski podczas przekazywania sprzętu? Bywali to bardzo dobrze, bo dzięki temu podkreślali informacje o tym, że taki fundusz działa i finansowane są działania dla strażaków. Co ciekawe, polityk suwerennej Polski przekazywał sprzęt nawet wtedy, gdy już przestał rządzić, jak tu w Tuszowie Narodowym. W jakiej roli pan tam był wtedy w Tuszowie Narodowym? Jako Marcin Warchoł, panie redaktorze. Marcin Warchoł po prostu. Ja nie mam rozdwojenia jaźni. Jestem Marcinem Warchołem. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ale zanim strażacy dostali sprzęt, to wcześniej politycy partii Ziobry rozdawali im czeki. Na kilka dni przed wyborami lider suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim podarował czek na 130 tysięcy złotych dla OSP. A kto jest pierwszy na miejscach przestępstw takich jak podpalenia, jak wypadki spowodowane przez pijanych kierowców? Strażacy z OSP. To są najlepiej wydane pieniądze, jak można wydać właśnie te pieniądze z funduszu. Tą część, która dotyczy przeciwdziałania między innymi przestępczości. Nie chodziło o przeciwdziałanie przestępczości. Chodziło o kupienie głosów i pokazanie, kto tu rządzi. Dariusz Matecki. Matecki jesienią ubiegłego roku został posłem. Przyjrzyjmy się bliżej temu politykowi. I jego znajomościom. Matecki wcześniej był radnym w Szczecinie. Pracował w Lasach Państwowych, kontrolowanych wówczas przez partię Ziobry. Zbierał m.in. podpisy pod ustawą nazwaną przez partię w obronie polskich lasów. Ale Matecki reprezentował też resort sprawiedliwości w swoim politycznym okręgu. Jak tu w Stargardzie podczas konferencji w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w lutym ubiegłego roku. Jeśli zostałem gdzieś zaproszony, to nie wiem, dlaczego mnie podpisano, że byłem jako Ministerstwo Sprawiedliwości. Być może dlatego, że Matecki był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy na jego czele stał jeszcze Zbigniew Ziobro. Na obu zdjęciach w towarzystwie Mateckiego widzimy Mateusza Wagemana. To też polityk suwerennej Polski. Co pana łączy z Dariuszem Mateckim? To mój kolega. Partyjny kolega Mateckiego jest powiązany z organizacjami,
którym resort Zbigniewa Ziobry przyznawał miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia powstało w 2012 roku i jak wynika z ich profilu w mediach społecznościowych, zajmują się głównie aktywnością fizyczną. Ale w 2020 roku organizacja wygrała konkurs z Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przestępczości. Jak ujawniło nowe kierownictwo resortu sprawiedliwości, Przyjaciele Zdrowia dostali ponad 7 700 000 zł. Pieniądze resort Ziobry przyznał w czasie, kiedy prezesem organizacji był właśnie Mateusz Wagemann.